Cześć, manko, to znowu ja, Naty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I za kamerą jest mój tata. Jo, jo, cześć, manko. I słuchajcie, dzisiaj witam was w długo wyczekiwanym Q&A-u na 5000 subskrypcji. I zrobimy go sobie na green screenie, bo dzisiaj jest brzydka pogoda i mieliśmy go robić w plenerze, ale zrobimy sobie na green screenie. Słuchajcie, dzisiejsza magia montażu udostępnia nam możliwość wklejania sobie tła i będzie super. Dziękuję wam za 5000 subów, które niedawno wbiliśmy, ale jest tak naprawdę już 5100 ile? 160? No, także bardzo szybko to wbijacie, za co bardzo wam dziękuję. Także my już, słuchajcie, przechodzimy do Q&A po prostu z pytań, bo zadawaliście dużo pytań. Pytań jest prawie 90, to są tylko z YouTube'a. Może zaczniemy od pytań takich podstawowych. Pierwsze pytanie zadał Listek. Ile masz lat i jak masz na imię? Lat mam obecnie 10, ale 30 lipca kończę 11. Jak masz na imię? Natan mam. I jeszcze jedno pytanie od Listka. Co cię nakłoniło do założenia kanału? Myślę, że pasja. Po prostu bardzo mnie zainteresowało nagrywanie filmików na YouTubie, ten montaż, jak to można fajnie zrobić, grafika i tak dalej, i zacząłem się tym interesować. No i wyszło to, co wyszło, jakby co jest teraz, co widzicie. Kolejne pytanie od Hyunbinuiwebs. Ojej, jakie trudne. Jaki nick? Trudniki. I to jest takich pytań, tych początkowych będzie kilka, ponieważ niektórzy powtarzali te pytania, więc nie będę jakby wszystkich widzów wymieniał, za co z góry przepraszam. Po prostu lecę po kolei. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Albo też były później pytania, czy masz ulubione zwierzę? Jeżeli nie, to czy miałeś? Było też takie pytanie, pies czy kot? Więc jakby tutaj do twojego podejścia do zwierząt się ustosunkuj, proszę. Nie mam takiego najbardziej ulubionego zwierzęcia, bo lubię tak naprawdę wszystkie, ale jeśli chodzi, czy miałem kiedyś jakieś zwierzątko, to tak, miałem świnkę morską, którą możecie kojarzyć. Ci starsi widzowie mogą ją kojarzyć, kiedy na WoW Challenge nagrywałem sobie przywitanie, a Daffy sobie gryzł klatkę i chciał sałaty. Także ci starsi widzowie to na pewno pamiętają. No a obecnie nie mam żadnego zwierzęcia, ponieważ Daffy mi zdechł. Ja lubię wszystkie zwierzątka, także nie mam takiego najbardziej ulubionego, ale no. Jest ze mną Aldonzo, dzień dobry. Ile masz centymetrów wzrostu? Pyta Kret 123. 152 chyba centymetry wzrostu mam, 1,52 m. I kilka pytań takich też powtarzających się. Między innymi o to, jak zacząłeś na YouTubie, kto cię namówił, już o tym wspominałeś, ale od jakiego czasu nagrywasz na YouTube? Pytanie od Simon i Koszykówka. Tutaj też są pytania, na które już odpowiedziałeś, czyli ile masz lat i czy masz jakieś zwierzę. Ale dwa kolejne pytania od Simona. Czy lubisz placki? XD. I co robisz w wolnym czasie? Czy lubię placki? No to zależy jakie. Jeśli chodzi o placki ziemniaczane, no to to nie wiem w sumie, bo jadłem dwa razy, także nie jestem w stanie się wypowiedzieć. A drugie pytanie? Co robisz w wolnym czasie? Montuję filmy dla was lub gram w grę komputerową. Giereszki komputerowe polecam ogólnie. Pytanie od Skwarcio Games. Jak się wybiłeś? Między innymi też ile masz lat? Czy masz rodzeństwo? Także wybiłem się przez brzydką nagranie brzydkiej szesnastki oraz wybiłem się też przez Raid Torka niedawno, ale to jest takie mniejsze wybicie. No ale tak naprawdę to są rzeczy, na których się wybiłem. Czy masz rodzeństwo? Nie posiadam rodzeństwa. Nie posiadam. Jeszcze pytanie od Skrapcia, więc kolejne. Od ilu lat grasz w Minecrafta? Od półtorej roku, od roku. Bardzo, bardzo krótko, tak naprawdę. Bardzo krótko gram. A tak naprawdę, jeśli miałbym zliczyć, no to z 2 lata, bo jeszcze grałem na PlayStation. I te pytanie, od kiedy grasz w Minecrafta, pojawia się wielokrotnie, między innymi też w pytaniach od KMG, ale on zadaje też inne pytania. Na przykład, i bardzo ciekawe myślę, jaki rok wspominasz najlepiej? 2019 chyba. Tak naprawdę wtedy założyłem kanał, no i... W sumie tak, ale nie wiem. Szczerze,
2000 może 20, bo się działo tyle na świecie, że była adrenalina życiowa. Nie, nie wiem. Nie mam takiego roku. PlayStation czy Xbox? PlayStation. Kiedy czułeś największy ból fizyczny? 15 kilometrów, no dobra, może 15 kilometrów w górach chodzenia non-stop. Myślę, że to dobre porównanie jest. Ale nie miałeś nigdy niczego złamanego albo rozciętego? O to chodzi. Takiego fizycznego bólu, takiego, gdzie naprawdę wiesz... Nie, nie miałem nic złamanego ani nic. Kolejne pytanie, tym razem od Kajex. No i tych pytań też jest kilka i praktycznie pod każdym filmem takie się pojawiają. Czy mnie zasubskrybujesz? Tak, wiem, że to głupie pytanie, ale to moje marzenie. I co się z tym wiąże, z tymi pytaniami, prośbami o subskrypcję? Też jest mnóstwo pytań, m.in. od niebezpiecznego Zbyszka. Czy nagrasz ze mną... Niebezpieczny Zbyszek! Piękny nick! Piękny czy nagrasz ze mną film? I takich pytań o to, czy nagrasz film, kiedy zaczniesz nagrywać filmy z widzami i tak dalej, jest też mnóstwo. Powiem wam, że ostatnio, odkąd zacząłem współpracę z moją administracją tego kontentu, mam naprawdę brud i... też nie mam zbytnio czasu. Mam nagrane parę filmów z widzami z Fortnite'a i tak dalej. Nie wiem, kiedy to wrzucę, no bo kontentu jest brud, ale nie wykluczam tej opcji, ale też nie obiecuję. Bo też jest tak, że tak naprawdę, tak jak dzisiaj obserwowałem, jeżeli ktoś jakby chce mieć z tą kontakt, no to czy przez Discorda, czy przez Instagrama, jest wiele widzów, z którymi się kontaktujesz, z którymi się zakumplowałeś nawet, z którymi często grasz, prawda? Choćby cała twoja administracja, to są ludzie, Bursztynka na przykład poznałeś rok temu na tripie wakacyjnym, przez przypadek. Pamiętasz tą historię, prawda? Pamiętam, nawet chciał film zdjęcie. Z tego powstał. Inni widzowie gdzieś do ciebie pisali i teraz się kumplujecie, są twoją administracją i coś razem nagrywacie, gracie razem. Więc jakby możliwości, myślę, jest mnóstwo, ale czas jest, no niestety, nie jest z gumy. Jest ograniczony, prawda? O to, tylko głównie o to chodzi. Bo tych pytań właśnie, czy będą jakieś gry, w które można z tobą zagrać? No to takich pytań jest naprawdę dużo. Kolejne właśnie, Cecilia Rajda. Zrobisz serię, jak grasz z jakimiś kolegami w Minecrafta? Serwer dla adminów na modyfikacjach. Pierwszy odcinek był tak naprawdę bardzo niedawno, także zapraszam, polecam obczaić. Pytanie od Kotek Psotek. Czy zrobisz pokaz twojego studia gamingowego? Pokaz w pełni, update logowany był na daily, także polecam sobie obczaić. Wpiszcie update do studia 2021 daily na Tiromeo, na pewno wam wyskoczy. A od tamtego czasu praktycznie nic się nie zmieniło. I podobne pytanie zadaje Alien. Pokażesz swój pokój? Był. W 2020 był cały room tour. Czy nagrasz kiedyś jakąś grę fabularną? Pyta Adam Muszyński. Szczerze wam powiem, że chętnie bym nagrał jakiegoś, nie wiem. Jakby, tak, na pewno podrzućcie mi w komentarzach, napiszcie, jakie znacie fajne gry fabularne, bo przechodziłem gier fabularnych już dużo, ale niestety ich nie nagrywałem. Napiszcie w komentarzach właśnie, jakie znacie bardzo fajne gry fabularne. A się tu nagrywam, no bo Minecraft to też jest gra fabularna, to umówmy się. Trzeba tam przejść, pójść, zabić smoka do Netheru i tak dalej. Damix pyta, czy zagrasz w Clash Royale? Jakbyście słyszeli jakieś szumy, to wiatrak wiatruje. Czy nagram Clash Royale? Chyba nie, chociaż nie wykluczam, ale to nie jest gra dla mnie mimo wszystko. I od Szocika, wolisz nagrywać vlogi czy gameplaye? Mimo wszystko chyba jednak vlogi. Mimo wszystko chyba jednak vlogi, wiecie? Bardziej lepiej się czuję przed taką kamerą, gdzie mogę wam pokazać, co się dzieje u mnie, niż jak nagrywam gameplay. Chociaż gameplaye też bardzo lubię nagrywać i potem je montować, bo
vlogów tak fajnie nie możesz zmontować, a w gameplayu jak montujesz, to się możesz pobawić tym montażem i tak dalej. Xmax Gamer X. Pytanie o psa między innymi, ale też czy nagrasz World of Warship? Pierwsze pytanie. Nie, ja nie lubię, słuchajcie, gier, gdzie są czołgi, gdzie są jakieś, kurde, wojny. Nie, to nie dla mnie. I kolejne pytanie od niego. Czy przeklinasz lub przeklinałeś? Nie, ja nie przeklinam. Jakby na filmach ja jestem sobą, także ja nie przeklinam i w realu jestem tak wychowany, że też nie przeklinam. I pytanie kolejne od Aliena, między innymi, czy będzie wakacyjne daily? Planujemy, ale nic więcej nie mówię. Pytanie od Lazur Gaming. Kiedy będziesz nagrywał odcinki z innymi youtuberami? Jak tak, to z jakimi? I sam do Eziba. I Odziwo mi odpisał. I miał mi napisać, jak będzie miał czas. Planuję nagrać z Ezibem. Także no. No i jeszcze Lazur Gaming pozdrawia oczywiście całą widownię Natiego. My także go pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam również pana Lazura Gaminga. Pytanie, jedne z pierwszych od kogoś, kto ma login pod krawatem, czyli osoba, która też cię wspiera, twój kanał. Grałeś w Worm WMD? Znasz tę serię Worms? W sensie wspiera również za 1999. Tak, jest i ja przypominam pod krawatem, że masz możliwość grania na serwerze dla adminów z modyfikacjami w Minecrafcie, tylko nie wiem, czy masz Minecrafta, ale okej. Jakie było pytanie? Czy grałeś w Worm WMD? Znasz tę serię Worms w ogóle? Może źle przeczytałem nazwę gry, także przepraszam. Worms, coś mi świta, ale szczerze... Nie, bo to nie jest World of Warship, to nie jest World of Tanks, nie? Mm. Nie, to nie jest to. To nie jest to, także nie kojarzę. Coś mi świta, ale nie znam. Chyba. Nie znam. To jeżeli chodzi o pytania pod tym filmem, zadawajcie pytania do Q&A, to już jest wszystko. Wszystko? Wszystko. Nie wiem jak tam na Instagramie. Na Instagramie tylko było, co tam, jak tam Żyćko, z tego co pamiętam i nie wiem kto je pytał, co tam, jak tam Żyćko, myślę, że dobrze, także no. I w sumie tyle. W sumie tyle. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i jeszcze raz wam dziękuję za 5000 subskrypcji i widzimy się już niedługo, my się z wami żegnamy i cześć! Może się pożegnaj się tata, powiedz pa! Cześć, pa!